dobry wieczór. Witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie stacjowym wieczorową porą w poniedziałek 13 lutego. Znów garść informacji dla Was. Zapraszam oczywiście na audycje stacjowe w tym tygodniu. Zaczynamy już od jutra audycją Elektroniczna Terapia, która jak zwykle w stacji od godziny 21. Zerkam sobie na naszą stronę stacjową. Tutaj zawsze macie w ramówce bieżącą ramówkę, listę naszych audycji. Warto tam zaglądać, żeby chociażby zobaczyć, czy audycja jest w danym dniu. No i mamy wtorek, 14 lutego, 21. Elektroniczna Terapia, odcinek 108. Zapraszamy Was. Michał Jurczyk, Gacek, Marek Kwiatkowski, Markus na tą audycję pierwszą w tym tygodniu, już jutro. W środę kolejne retrogranie, którą poprowadzi Piotr Paszkę, odcinek 49, a w czwartek Markowe granie. Kolejny odcinek, godzina 10, spotkanie po raz 362 i tutaj przedstawię Wasze paczuszki, Wasze prośby, Wasze dedykacje, jak również wysperam nowości muzyczne, które na pewno Was zaciekawią. Zapraszam już dzisiaj, 22, czwartek, Markowe granie. I w piątek audycja Decybel, też 22, odcinek 65. Tutaj zaprasza Was Michał Matusiak, czyli Michael Kais z Warszawy. Jak pewnie śledzicie naszą stacjową stronę, troszkę tutaj się pojawiło nowości. Między innymi jedną z nowości jest to, że można do L-stacji bezpośrednio wysłać plik na mojego Dropboxa, nie mając nawet konta na Dropboxie. Jest to dosyć fajne usprawnienie, ułatwienie dla tych, którzy chcą wysłać czy plik z muzyką, czy na przykład oświadczenie dla L-stacji, które należy wysłać i podpisać i wysłać, abyśmy mogli grać Wasze utwory. No i zauważyłem, że już pliki docierają, wysyłacie te pliki, bardzo dziękuję. Na pewno te pliki będą zagrane w Markowym graniu chociażby. Będą traktowane jako Wasze paczuszki z muzyką. Polecam to narzędzie na naszej stronce stacjowej w dziale aktualności. Pierwszą z tych aktualności jest właśnie informacja o tym, że można do nas wysłać plik poprzez Dropboxa. Również niżej, tam gdzie mamy nowe płyty w polskiej muzyce elektronicznej, pojawiły się nowości, między innymi nowa płyta pachnąca Asuntara Pulses, która jest już dostępna w generatorze. Tak, można sobie tutaj na zakładkę Pulses, na okładkę wejść, przykieruje Was to na stronę generatora i tam można sobie tej płyty we fragmentach posłuchać, czy też zamówić. Serdecznie gratulujemy Asuntarowi, że w wydawnictwie Generator ukaże się jego płyta nowa. Ukazała się jego nowa płyta Pulses. Z takich nowości, do których się przymierzamy, będzie troszeczkę inny autopilot w stacji, ponieważ stwierdziliśmy, że mógł być bardziej jeszcze urozmaicony i będą tak zwane bloki tematyczne. To wszystko na razie jest w fazie przygotowania, ale myślę, że już niebawem bloki tematyczne będą mieć miejsce w autopilocie stacjowym i będziecie mogli się z nim zaznajomić, kiedy tylko zostanie ten dział autopilota otwarty. Zapraszamy raz jeszcze na audycje stacjowe. Przypominam o nowościach, o tym, że nasza stronka się zmienia. Zawsze aktualne informacje również na naszym facebookowym profilu. No i co? Do usłyszenia już jutro na audycji Elektroniczna Terapia. Pozdrawiam, życzę przyjemnego wieczoru. Cześć.